Sekret współczesnego remastera polega na ubraniu go w ładne kolorki, odświeżeniu gameplayu, a na końcu opakowaniu tytułów w błyszczący papier i dzięki mocy współczesnych mediów wypchaniu go do jak najszerszego grona odbiorców. Jednak aby utalentowane studio mogło zabrać się za taki makeover, potrzebna jest właściwa gra. Nie bez powodu nikt do tej pory nie zabrał się za odnawianie E.T. The Extraterrestrial. Dlatego udane projekty i gry w branży gamingowej to nie tylko budowanie wszystkiego od zera, ale też wykorzystywanie tego co już istnieje, by przez to stworzyć nową jakość. To trochę tak jak łączenie, mocy ulubionych superbohaterów, by stworzyć kogoś jeszcze lepszego. Jednak nawet w tym procesie istnieją pewne zasady. Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność i każdy wie, że pewnych mocy łączyć się nie powinno. Na przykład Epic Store ma moc wiatraka i rozdmuchiwania różnych spraw, a takie Activision ma moc gównianych taktyk i nieuczciwych dili. Sam wiesz do czego to dąży. A jednak wbrew wszelkim obawom, obie firmy postanowiły ubić wspólnie interes. Po tym co tu zobaczyłem, nie wiem czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Ostatnio wspominałem o pozytywach płynących z polityki Tima Sweeney, a nawet zdarzyło mi się pochwalić Epic Game Store. Dziś jednak wracamy do rzeczywistości, bo Epic ma tyle kasy, że mógłby na własność kupić sobie Mikołaja i wszystkich z listy grzecznych dzieci. Tutaj tylko ubiegł go Tim Cook, bo teraz wszystkie składają dla Apple iPhone'y w Chinach. Więc Tim Sweeney w zastępstwie zaczął budować sobie listę z grami. Swoją drogą, strasznie dużo tych teamów. Rozumiem i częściowo akceptuję, że indie developer nie zawsze może pozwolić sobie na odrzucenie propozycji przejścia do EGS. Choć w ostatnim roku pojawiło się już kilku Takich, którzy to zrobili. Tym gorzej to wygląda, gdy na podobny układ idzie jeden z branżowych gigantów. I tutaj z perspektywy gracza już nie ma żadnego usprawiedliwienia. Tony Hawk Pro Skater doczekał się remastera i całe szczęście, bo graficznie szybko zaczął przeganiać go Minecraft, a następna w kolejce ustawiła się Terraria. Twórcy obiecują, że to jest dokładnie ta sama gra co kiedyś, ale podniesiona do dzisiejszych standardów, a także z dodatkowym trybem multi, który ma nieco rozszerzać opcje kanapowej rozgrywki. Gdy pojawiła się informacja o remasterze Tonego Hawka, niektórzy spekulowali, że gra może zainspirować młodych ludzi do jazdy, a tym samym przyczynić się do rewitalizacji skateboarding'u. 20 lat temu też byłem w tym miejscu, a THPS2 i MTV Skateboarding zainspirowały mnie do dwukrotnej wizyty na Sorze i jednej uszkolnej higienistki. Więc sam sobie odpowiedz, czy warto. Mimo wszystko mam sentyment do obu tytułów, a oglądając promocyjny film ukazujący starą i nową grę, miałem wrażenie, że co chwila psuje mi się wzrok. Remaster ma być w jakości 4K, więc oczywiste jest, że będzie wyglądał pięknie na monitorach, których nie mamy. Natomiast ogromną zaletą jest zachowany oryginalny soundtrack. Wszystko wskazuje na to, że to jeden z takich tytułów, który będzie natychmiastowym zakupem dla wielu graczy. Przez ostatnie dwa tygodnie pojawiały się newsy o grze i jej premierze, ale niewiele artykułów wspominało o tym, na jakich platformach będzie dostępna. Dzisiaj, gdy wchodzę na oficjalną stronę z preorderami, ukazuje mi się taki obrazek. Oficjalna strona Tony Hawk The Game. Po wybraniu PC'a, -ta, a także wersji preordera, kieruje mnie na... Epic Game Store. Dobra, to teraz tak poza skryptem, bo właśnie to zauważyłem. Widzisz, co oferują te dwie wersje preordera? Jako bonus za kupienie gry dostaniesz dostęp do jej dema. Wspaniały pomysł, i mogę się założyć, że wpadła na niego osoba, która nigdy nie rozpakowała z folii swojej kanapy, a w zimie używa rękawiczek fabrycznie wiązanych trytką. Rozumiem, że żyjemy w zwariowanych czasach, gdy płacimy głównie za obietnice skończonej gry i to nawet w przypadku tytułów 3xA, ale nie jestem przekonany, że tak to powinno działać. Widać, że demka już tak dawno nie były używane, że twórcy zapomnieli o ich faktycznym przeznaczeniu. Ok, zaskoczenia, że pojawi się Epic, kiosk nie było, bo zaspoilowałem to już wcześniej. Natomiast zastanawia tylko to, dlaczego Activision Blizzard, posiadając własny sklep, decyduje się sprzedawać grę gdzie indziej. Co lepsze, remaster nie pojawi się nawet na BattleNecie. I jak wcześniej miałem wątpliwości, to teraz jestem przekonany, że Activision odnalazło w Epicu wszystkie 50 odcieni Greja. A skoro tonego Hawka nie zobaczymy przynajmniej na razie w sklepie Blizzarda, to na szansę, że pojawi się na Steamie lub GOG nie mamy co liczyć. Jednego możemy być pewni, że Epic musiał stworzyć bardzo dobrą umowę, aby Activision chciało pójść na taką wyłączność. Ostatecznie nie zapominajmy, kto kryje się za tymi nazwami. Słynie pewnie tego nie zrobi, ale zawsze istnieje szansa, że i tym razem będzie chciał się pochwalić, o ile więcej kopii sprzedało się u niego niż te 20 lat temu. To samo było z Metro Exodus i Borderlands 3. I dziwnym trafem pominięty był fakt, że rynek się rozrasta, a porównywana jest nowa gra z dużo starszą. Choć fajnie by było wrócić do tego skateboardowego klasyka, gdyby był dostępny na Steamie, kupiłbym go od razu. To jednak teraz, gdy jakiś tytuł znika, dużo łatwiej jest wybrać coś innego. Minęło 20 lat, odkąd pierwszy raz grałem w Tony Hawk Pro Skater. Jeśli miałbym czekać na ten tytuł kolejny rok, albo nawet gdybym nie miał już zagrać w niego nigdy, to też nie byłby koniec świata. Za to Doom Slayer widać nie może opędzić się od kłopotów. Nie tak dawno wspominałem o konflikcie It Software z kompozytorem, który nieco ponaginał prawdę, odcinając się od słabszej jakości soundtracka. Zapomniał w tych tłumaczeniach dodać tylko jeden drobny szczegół, że to on jest za to odpowiedzialny. Gdy już ustawiliśmy ładny stos dla Bethesdy, pojawił się Marty Stratton ratując wydawcę w ostatniej chwili. Nie jest zbyt kulturalne zabierać ludziom przedmiot linczu, ale miał wystarczająco dobre argumenty, by nikogo ostatecznie nie spalić. Z kolei parę dni temu pojawiło się coś nowego, co sprawiło, że ponownie pobiegliśmy za kuć BTSD w dyby. Jakimś dziwnym trafem jest to ten jeden mieszkaniec naszej wioski, nad którym nie możemy przestać się znęcać. Wyobraź sobie, że idziesz na stadion albo na tor, bo ma tam odbyć się sportowy event, na który już kupiłeś bilety. Na bramkach standardowo kolejka. Pokazujesz bilet, i gdy myślisz, że to już koniec kontroli, nagle słyszysz za pleców. Proszę zdjąć spodnie, pochylić się i kaszlnąć. I to jest ten moment, w którym zaczyna zastanawiać się nad sensem swoich ostatnich wyborów. Mowa oczywiście o denuwo, choć przed odpaleniem każdej gry zawsze pojawia się licencja użytkownika, jednak to jest coś, co nauczyliśmy się akceptować z automatu. Co gorsza, gdy wreszcie po wszystkim zasiadasz na trybunach, widzisz, że za płotem zbiera się spora grupa widzów. Pojawia się pytanie, w jakiej pokręconej rzeczywistości? Ty, uczciwie płacąc, narażasz się na niedogodności, naruszenia prywatności i ryzyko wyciągnięcia cię na ponowną kontrolę, podczas gdy w tym czasie inni nie dość, że nic nie płacą, to jeszcze mogą kibicować bez ograniczeń. Więc tym razem dumowi na Steamie posypały się negatywne recenzje, a także żądania zwrotu pieniędzy, które Walf jak najbardziej akceptowało. Trzeba było tylko podać właściwy powód. Początkowo Dum, przez pomyłkę, pojawił się zupełnie bez zabezpieczeń. Ten błąd jednak naprawiono. Wiadomo było, że gra będzie miała standardowe zabezpieczenia DRM i gracze godzili się na to jeszcze przed zakupem. Jednak to, na co się nie godzili, to dodatkowa porcja zabezpieczeń, która pojawiła się w patchu z 15 maja. To tak jakby wcześniej wspomniany gość z bramek poszedł razem z Tobą oglądać mecz i obiecał, że dla bezpieczeństwa przechowa ci klucze do Twojego domu. Denuvo Antichit, który nie jest tym samym co Denuvo Anti Tamper, poziomem zabezpieczeń dorównuje tym z Valorant. Nie chce wklejać tych samych pierścieni dostępu, Wszyscy, więc wyobraźmy sobie, że najwyższy poziom uprawnień Twojego systemu działa jak mówienie do osoby znajdującej się pod wpływem hipnozy. Gdy jest świadoma, kierowane do niej polecenia najpierw przechodzą przez różne filtry, za to hipnoza daje Ci do niej pełny dostęp. Choć anti pojawił się z myślą o rozgrywkach online, to rozmiar zabezpieczeń w stosunku do oferowanej usługi przypomina próbę ubicia komara strzałem z dubeltówki. Dodatkowo zabezpieczenie musiało być aktywne bez względu na to czy grasz sam czy po sieci. Jakby tego było mało, od czasu aktualizacji znacznie pogorszyła się jakość rozgrywki. Pojawiły się krasze i lagi. Łatwo było dodać 2 do 2, chwycić za pochodnie, przyprowadzić BTSD do stosu i wreszcie dokończyć to co nie udało się kilka tygodni wcześniej. Gdyby znowu Stratoń nie przybiegł na pomoc. Słuchaj Koleś, poprzednim razem ci się udało, ale niech ci to nie wejdzie w nawyk, a jak już przychodzisz, to przyprowadź kogoś w zastępstwie albo chociaż zamów pizzę dla wszystkich, którzy zebrali się przy Stosie. Straton najpierw podał przyczyny, dlaczego dopiero teraz pojawiły się zabezpieczenia i co nimi kierowało, gdy je wybierali. Ujawnił przy okazji trochę informacji o multiplayerowych planach dla Duma. Zabezpieczenia dostała pełna gra ze względu na tryb inwazji w trybie fabularnym. Dodatkowo chcieli chronić Battle mod, co nie do końca udało się w poprzednim Dumie. Straton również podkreślił, że wybrali taki Anti-Cheat, ponieważ cieszy się najwyższą skutecznością. Zaznaczył, że mieli dobre intencje, ale następne było dla graczy ważniejsze, bo oświadczył, że w odpowiedzi na feedback decydują się na razie wycofać de novo Anti-Cheat. Tutaj niestety ich dobre intencje nie mają wielkiego znaczenia. Im więcej programów ma pełny dostęp do Twojej maszyny, tym więcej potencjalnych dziur w jej zabezpieczeniach. Jest kilka symulatorów hakerskich, jak Uplink, Hacknet czy Night Team 4, które, mimo że są osadzone w fikcji, to dobrze przedstawiają samą logikę takiego działania. Ale odchodzę od tematu. Zabezpieczenia to też kwestia zaufania. Firma może chcieć szczerze chronić swoich użytkowników, ale w tych firmach pracują ludzie, którzy nie muszą wyznawać tych samych wartości. Siedem lat temu wyszła na jaw dość głośna sprawa zabezpieczeń, które były również koparką bitcoinów. Dlatego ufać można, ale nigdy w pełni. Natomiast wypowiedź Stratona wskazuje, że nie jest to ostatni raz, kiedy widzimy anti w grze, dlatego dla graczy możemy uznać, że zwycięska okazała się póki co jedna bitwa, choć może dalsze rozwiązania będą oferowały jakiś kompromis. Czytając dalej, dopiero gdy dochodzimy do połowy wiadomości, Marty Straton wspomina, że Bethesda nie miała żadnego wpływu na ich ostatnie decyzje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale Marty z tym oświadczeniem zbytnio się nie spieszył i znając temperament niektórych graczy, w tym momencie z wydawcy zostałaby już tylko kubka żarzącego się węgla. Na końcu Game Director odniósł się do tego, jak działa Doom po aktualizacji i zapewnił, że winy nie ponosi novo, a zmiany w kodzie gry. Podobno większość błędów udało się odtworzyć i załatać, a wadliwy kod wraz z zabezpieczeniami zniknie w kolejnym patchu. Tym razem jak najbardziej fani mieli prawo być wkurzeni. I dobrze, że przynajmniej na razie IT Software wycofało się z niechcianych zabezpieczeń. Tutaj jednak nie można pominąć kolejnej udanej reakcji Stratona i myślę, że zasłużył na tytuł i pancerz Doomslayera. Proszę Marty, teraz już pełnoprawnie możesz przed snem powtarzać I am the Doomslayer. Byle tylko okazje do tych pozytywnych występów nie zdarzały się zbyt często, bo wtedy nawet najlepiej dobrane słowa nie będą miały już żadnej wagi. No i to tyle w tym odcinku. Planowałem dwie historie negatywne, ale przynajmniej jedna skończyła się dobrze. Dzięki za oglądanie, z tej strony mówił ShifterPlay. Ostatnio na stronie zgubiły nam się przyciski subskrypcji i łapek z kciukami w górę i w dół. Jeśli je gdzieś zauważysz, potraktuj je od nas z solidnym kliknięciem. I pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.